Przedział ujdzie na przedeckiej kolegą, gdyż to na skalny, ja mam tam filozofię, ten skalny melodyczny. Ja bym mógł zaprezentować, co to jest w ogóle sztuka na skalna. Sztuka na skalna według profesora Rozbawowskiego. To widełki namalowane lub wyryte na powierzchniach skalnych, jaskiniach czy na otwartych przestrzeniach. Ścianach dolin, wolno stojących płatach, wykonane w czasach prehistorycznych lub historycznych w ramach tzw. kultur tradycyjnych. Dodatkowo Bezienian dodaje, że sztuka naskalna jest elementem sztuki prehistorycznej, czyli działalności bakieniowego człowieka. Jego przedmiotem są wytwory rąk ludzkich, które nie zostały ujęte w źródłach pisanych. Najstarsza sztuka prehistoryczna związana jest z okresem paleolitu. Sztuka naskalna obejmuje dwie formy, malarstwo jaskiniowe oraz ryty naskalne, petroglify. Ten podstawowy poziom jest determinowany przez technikę jej wykonania. W moim wystąpieniu skupię się głównie na sztuce naskalnej w okresie paleolitu na terenie Europy, więc europejską sztukę naskalną nazywa się głównie właśnie sztuką franko-kantabryjską, ponieważ większość jej jaskiń, większość takich zdobionych pochodzi z terenu Francji i Półwyspu Iberyjskiego, aż 95%. I pierwsze zachodnioeuropejskie malowidła naskalne nie zostały przyjęte zostały przyjęte taką dużą gnozą nieufności, ponieważ mogły one stać się podstawą do rewolucji w ówczesnych poglądach na temat sztuki ogólnie. Wtedy w XIX wieku uważano, że sztuka miała bardziej charakter taki ewolucjonistyczny, czyli bardziej jowa sztuka była taka bardziej pierwotna, prosta, natomiast im dalej w las, że tak powiem, tym bardziej skomplikowana i bardziej abstrakcyjna. Na przykład odkrycie jaskini Chauvetta czy jaskini Lascaux, gdzie są malowidła nieproste, bardziej pokazały, że to tak właśnie nie działa. I malowidła sztuka jaskini została doceniona dość późno, w roku 1902, po tym jak Emile Cartier, to jest ten pan po prawej stronie, przyznał się do błędu w sprawie podważania autentyczności Artemiry odkrytej w 1899 roku przez Marcelina Saint-Saturne w artykule Mercure Majestatique. I Marcelino Saint-Saturne to jest pan po lewej stronie, który właśnie otworzył Artemirę i wtedy też powstał taki boom na odkrycie jaskini, gdyż sztuką naskalną na terenie Francji i Hiszpanii. Sztuka naskalna ogólnie paleolityczna na terenie Europy jest sztuką animalistyczną. Dodatkowo często przy malowidłach znajdują się różnorodne znaki geometryczne, liniowe oraz symbole, których znaczenia do tej pory nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Większość przedstawionych gatunków to zwierzęta roślinożerne. Jednakże nie jest to trwała zasada, ponieważ zdarzają się właśnie sytuacje, gdzie zamiast koni czy bizony przeważają zwierzęta kotowate czy nosorożce, jak jest kiniszowata. Ponadto znane są przedstawienia koziorożców i reniferów, choćby malowidło płynące renifery z jaskini Lascaux. Sztuce naskalnej znane są przedstawiciele postaci ludzkiej, choć są one znaczącej mniejszości w stosunku do przedstawień zwierzęcych. Później to się trochę zmienia, bo w okresie paleolitu, kiedy mamy sztukę lewantyjską przez skandynawską, człowiek staje się tak centrum zainteresowania, wynika to też zmiany z kontekstu, z koncepcji i kontekstu sztuki naskalnej i tych przedstawień ludzkich jest po prostu więcej. Ogólnie same postacie, tutaj właśnie mamy choćby koziorożca, czy też lwy z jaskini Chauvetta, czy koń z wypunktowanymi taką metodą punktowania, narysowane z jaskini Mesh ze Francji.
Ogólnie całe postacie ludzkie stanowią wyjątek, dużo liczniejsze są fragmenty ciała, jak więc negatywie i pozytywie, to mamy na ogóle oraz głowy samej penisy. Postacie ludzkie są przedstawione w sposób niewyraźny, niezbyt szczegółowy czy zniekształcony. Osobny temat to istoty polifomiczne, czyli tak zwane hybrydy. To są postacie, które po części mają cechy i zwierzęce, i ludzkie. I tu mamy choćby przykład z jaskini trzech braci. Tu mamy czarownika, tutaj na dużym panelu, tutaj widać go bardziej właśnie w przerysie. Przedstawienie pomalowane akwarele wśród technik plastycznych wykorzystywano rytomnictwo, rysowanie palcami na miękkiej powierzchni, malowanie tlenkiem. Główne kolory to był kolor czerwony i czerń, choć zdarzały się też wyjątki jak kolor żółty w jaskini Lascaux czy kolor biały w jaskini Gargas. Zwierzęta malowane były bez zachowania skali, co możemy zobaczyć na malowidle u dołu, gdzie mamy wielką krowę, ona ma potocznie nazwę latająca krowa, bo wygląda jakby latała, poniżej są małe koniki, nie ma też tła, ani jakby takiego kontekstu. I teraz bym przeszła właśnie do archeologii krajobrazu i fenomenologii. Więc tutaj mamy profesora Tileja, Christopher Tille, który napisał pracę Phenomenology of Landscape, czyli taką wiedzę w 1994 roku. To jest jedna z takich głównych pozycji, jeśli chodzi o archeologię krajobrazu, ponieważ kontekst sztuki naskalnej jako takie zjawisko społeczne nie należy badać tylko poprzez jakby same malownictwo, ale także zwrócić uwagę na to, co się znajduje wokół sztuki naskalnej i to także liczy się do tego krajobraz, który jest ważny właśnie w interpretacji malownictwa jaskini, ale sam ten krajobraz jest trudno zdefiniować z powodu jego wieloznaczności. Nie tylko archeologia zajmuje się kwestią krajobrazu, ale też jest to kwestia interdyscyplinarna. Ważny element rozważań nauk humanistycznych jest to ścisłych od geografii po antropologię. Jednak żadnej pory nie zostało wytworzone jedna wspólna definicja, jeśli chodzi o krajobraz, która by pasowała do wszelakich badań naukowych. Tini zaproponował zastosowanie fenomenologicznej koncepcji przestrzeni doświadczonej do archeologicznych badań nad krajobrazem. Uważał on, że krajobraz to jest byt, którym obserwator aktywnie uczestniczy, a zatem doświadcza go. Kierując się ideą filozofii, że samo fizyczne położenie jeszcze nie stanowi o treści danego miejsca, zaproponował wędrowanie jako metodę, która jest formą poznania przestrzeni. Dodatkowo odwołujemy się do doświadczenia uchowego własnego ciała, co umożliwia subiektywne poznanie przestrzeni w relacji człowiek i krajobraz. Wędrowanie poprzez krajobraz prowadzi do opisu widoków, rejestracji tego, co widzialne i niewidzialne, spostrzeżenie zmian przestrzennych poprzez zmiany pory roku, czy zmiany różne w naturze. Wędrowanie jest też kluczem do zrozumienia krajobrazu oraz metodą jego opisu. Tini wraz z innymi badaczami sprzeciwiali się w interpretowaniu krajobrazu jako kartezjańskiej przestrzeni, która jest niezależna od badacza i mogąca zostać poddanym niezliczonym kwantyfikacjom. Uznali oni krajobraz za byt jakościowy, nie dający się opisać liczbami. Badania skupiły się na społecznym charakterze interakcji człowiek a krajobraz. Krajobraz więc zyskał nowy wymiar ontologiczny, przestał być tylko fizycznym polem naturalnym, ale stał się też konstrukcją społeczną. Krajobraz stał się właśnie takim systemem kulturowym, który zmienia się w czasie i nie jest stały. Poprzez stałe użytkowanie krajobraz zawiera ślady człowieka i kultury społecznej, przez co staje się miejscem pamięci zarówno indywidualnej, jak i kulturowej. Tini we swoich twierdzeniach korzystał z, odwoływał się do filozofii Heideggera oraz Mauro Coelho i antropologii Tima Ingolda. W toku jego myślenia krajobraz można zinterpretować jako swoisty wyraz przestrzenności życia człowieka, bo przez analizę krajobrazu możemy lepiej zrozumieć kulturę człowieka, ujawnia ona bycie człowieka w świecie. W
Sztuka duszka poprzez życie w danym miejscu stwarza określony stosunek do otoczenia. Społeczność i ludzkie nie znajdują się na pewnej przestrzeni, ale tworzą relacje z otoczeniem poprzez codzienne życie. Krajobraz to przestrzeń zamieszkana przez ludzi, wypełniona historycznie bezporządnymi znaczeniami. I właśnie jeśli chodzi o sztukę naskalną, to także wybór miejsca przy krajobrazie, miejsca, gdzie ona miała powstać, czyli krajobraz, też był intencjonalny, nieprzypadkowy, ponieważ wiele jaskiń, na przykład jaskinia Szogata, jest jedną z najlepszych jaskiń w samym regionie. Niektóre malowni znajdują się od osobnych miejscach, nie trzeba się spiąć. Dlatego jeszcze też jaskini nie jest czasem łatwo dojść do tego miejsca, ponieważ korytarze są ciasne, jest ciemno, duszno, niewygodnie. I to też miało właśnie znaczenie dla samej tworzenia sztuki naskalnej. I właśnie poprzez to wędrowanie chciałbym układać nowy kierunek badania nad sztuką naskalną, że poprzez nasze własne odczucia możemy też coś nowego zobaczyć i nie tylko skupić się na samej sztuce, jak kolega wspominał właśnie na przykład z mózgiem i ciałem. Tak samo można powiedzieć, że sztuka naskalna nie jest samym sobie bytem, ale łączy się i z krajobrazem, i wszystkim, co jest wokół, dlatego należy badać to razem. Dodatkowo taką regresję mogę stwierdzić, że ostatnio wśród takich badań nad sztuką naskalną mocnym tematem jest interpretacja szamanistyczna, która też właśnie kieruje się poprzez krajobrazem jako ważnym czynnikiem wśród badań nad temat sztuką naskalną. Jeszcze 4 minuty. Czy pani chce podsumować, może pani mówi się No to spróbuję powiedzieć właśnie od siebie, że też uważam, że sztukę naskalną należy badać z kontekstem, z krajobrazem, wszystko co jest tego wokół tego właśnie stanowiska archeologicznego, nie skupiając się tylko na temat malowideł czy technik wytworzenia. I dlatego pójdę trochę inną stronę, właśnie tą stronę interdyscyplinarności, tutaj w stronę fenomenologii, czyli jakby odczuciu, czyli zauważeniu tego fenomenu, zjawiska jako samo siebie, a nie tylko jako fizyczny byt, może nadać badaniom na temat sztuki na skalę jakiś nowy kierunek. Bardzo dziękujemy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Udostępniajcie!